Teraz następującą nazwę. Odcinek. W sensie matematycznym. Zatem tę nazwę możemy nadać zarówno temu, co teraz narysowałem, jak i temu, temu, temu. Tak, nie. Uprośćmy sobie tutaj sytuację, nie zakładając, że muszą to być odcinki proste. Jeżeli chodzi o teorię nazw, to wszystkie obiekty, którym można nadać jakąś nazwę, czyli na przykład tym czterem obiektom możemy nadać nazwę odcinek, to wszystkie te obiekty będziemy określali jako desygnaty nazwy odcinek. I zakładając pewne uproszczenia, można sobie oczywiście powiedzieć, że dla nazwy stół desygnatami będą wszystkie stoły, których reprezentacje tylko rysuję tutaj i tak dalej.